Siemanko, dzisiaj wielkie karmienie pająków. Postaram się nakarmić praktycznie wszystkie pająki, jakie aktualnie mam na hodowli. Zaczniemy od tych mniejszych. Tutaj przygotowałem sobie wszystkie rodzaje karmówki, które aktualnie mam i grupę mniejszych pajączków. Czyli mamy tutaj Xenestis Intermedia, mamy samca Brachypelma hamori, mamy Irminię, mamy Latrodectus menavodi i mamy Skakuna. Stówka maluchów z gatunku Acanthoscuria geniculata, także trochę tego karmienia będzie. Zobaczymy, czy pajączki będą chętne do jedzenia. Później zajmiemy się też tymi większymi. Szczerze poleciałbym najpierw z malutkimi z gatunku Acanthoscuria geniculata. Na szybkości będę wrzucał tutaj te malutkie świerszcze. No zobaczymy. Zaczniemy sobie właśnie od tych małych, tak jak mówiłem. Także mamy tutaj pierwszego, którego wziąłem po prostu. O tyle gorzej z tymi świerszczami, że one czasami jak wrzucę, to od razu wyskakują, ale zobaczymy, czy ten osobnik będzie chętny na jedzonko. Na razie nic, ale też sam świerszcz się nie rusza. Myślę, że jak się ruszy, to będzie atak. O, no słuchajcie, to było naprawdę coś pięknego. Pająk bardzo szybki. Jak widzieliście, naprawdę piękny atak. Dobra, przechodzimy do następnego. Nakarmimy szybko te małe pajączki, zobaczycie troszeczkę tych ataków i przejdziemy do następnych pająków. Dobra, lecimy z następnym. No i proszę bardzo. Ostatnio były... O, to dziwna sytuacja, czemu odpuścił? Nie, jednak nie odpuścił. Poprawił go sobie po prostu, że tak powiem. Widzimy, że tutaj jest też wylinka. No musicie przyznać, że te pajączki naprawdę już robią się coraz większe, szybko rosną. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. I kolejny. No i właśnie o tym mówiłem. Świerszcz wyskoczył. Tak się czasami zdarza, już jest na podłodze. Rzucamy jeszcze raz. I teraz już pająk dużo szybszy. Chyba są głodne. 3 na 3. No i porównując do wielkości nimf, które były, to aktualnie te pająki już są naprawdę, myślę, z 3 razy większe. Fajnie się je tak karmi, jak są głodne. Ataki są bardzo spektakularne. Wszystko szybko się dzieje. Dobrze. Dobra, myślę, że jeszcze z 2-3 pajączki nakarmimy i potem będziemy musieli troszeczkę przyspieszyć. Tutaj mamy troszeczkę mniejszego, ale myślę, że również bez problemu poradzi sobie ze świerszczem, o ile będzie chciał. O kurczę, naprawdę piękny atak. Jakby się tak przyjrzeć, to widać naprawdę te pazury jadowe, które pająki wbijają w świerszcze. Już naprawdę mocno się rozwinęły i aktualnie ten pająk to jest już L3, tak jak w większości. No i kolejny piękny atak. Na razie żaden pająk nie odmówił jedzonka, a to bardzo fajnie. No i uwaga, następny. Piękny atak, kolejny piękny atak. Naprawdę te pajączki dzisiaj są bardzo głodne. Teraz troszeczkę już przyspieszę, a wy zobaczycie karmienie już innych, troszeczkę większych pajączków. Super jest móc obserwować te małe pajączki od momentu rozmnożenia naszej ulubionej samicy Gieni. Cieszę się, że mogę widzieć każde stadium rozwoju takiego pająka. Myślę, że jest to super doświadczenie i jestem zadowolony z tego powodu, że właśnie udało się rozmnożyć naszą ulubioną samicę. Za chwilę karmimy kolejne, już inne gatunki pająków. Cóż, słuchajcie, nie spodziewałem się, że tak szybko zejdą nam te małe świerszcze. Wszystkie poszły na te małe pajączki i to jeszcze nie udało mi się nawet wszystkich nakarmić. Teraz mamy samca Brachypelma hamori. Spróbujemy wrzucić tutaj jakiegoś małego karaczana tureckiego. Mam nadzieję, że bez problemu zaatakuje. Wow, oj, oj, naprawdę pięknie. Tutaj myślałem, że może nie być odzewu ze strony pająka, a tu proszę bardzo, jaki szybki, piękny atak. No tego samca hodujemy, słuchajcie, na rozmnożenie naszej samicy hamori. Także z nim wiążę duże nadzieje. Zobaczymy, czy się w przyszłości uda. Dobra, zamykamy i teraz będzie Xenestis Intermedia, także też bardzo ciekawy pająk. Ona zawsze źle reaguje na otwieranie. Nie chce później atakować od razu. Zobaczymy, czy teraz będzie tak samo, czy może jednak się skusi. Tutaj też wybierzemy jakiegoś małego karaczana. No zobaczymy, musi sobie poradzić. No chyba się uda. No dawaj, Xenestis. Wystarczy się dobrze obrócić. O, proszę bardzo. Tak jest. Kurczę, ona naprawdę jest silna. Słuchajcie, to jest L3. Ale wiadomo, potężny gatunek, także tutaj bez problemu.
Ten karaczan około 1,5 cm długości miał. No niestety nie mamy czym nakarmić teraz skakuna, który się tutaj znajduje. Jutro będę musiał zakupić małe świerszcze bądź też wylęg karaczana. Polecimy dalej. Myślę, że teraz spróbujemy wrzucić do naszej Latrodectus Menawodi, naszej wdowy. Jest tutaj nasza czarna piękność, ale zobaczymy. Wybrałem chyba najmniejszego karaczana, jakiego widziałem, a i tak on może być dla niej no, dużym posiłkiem, zbyt dużym. No, jest atak. Nie. Myślę, że aktualnie nic z tego nie będzie, bo teraz nam wdowa w ogóle uciekła całkowicie i łazi mi po statywie. A teraz już w ogóle po stole, także muszę ją złapać. Wdowa bez problemu złapana. Mamy tutaj Irminię, którą ostatnio karmiłem na szorcie, no niestety nie atakowała. Był tam wrzucany świerszcz. Teraz jest dużo większy pokarm. Jak widzicie, ten karaczan turecki no troszeczkę jest za duży dla naszej Irminii, natomiast ja go tam zostawiłem. Mam nadzieję, że za jakiś czas poradzi sobie z nim. Słuchajcie, postanowiłem zrobić dwie części z tego karmienia, bo tych pająków jest naprawdę dużo i teraz już w drugiej części zobaczycie większe osobniki ptaszników, także będzie co oglądać. A na dzisiaj dziękuję, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w drugiej części filmu. Siemanko!